Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Jest piątek, jest godzina 8 rano, jest jeszcze dość ciemno na dworze, no ale ja jestem gotowa na mojego dentystę. Powiem Wam, że boję się, ja zawsze się boję dentysty. Buster! Pomimo tego, że od 10 lat chodzę do tego dentysty i mam drugą dentystkę hinduskę i ta pierwsza i ta są cudownymi dentystkami i the way chciałam powiedzieć, to jak się zajmują pacjentem, jak robią mi te zęby, nigdy mnie nic nie boli. Oczywiście poza sekundą, kiedy dają injection i wiadomo, tą igłę się poczuję, ale to jest sekunda. Ale pomimo tego, że ostatnie 10 lat naprawdę było to bezbolesne, czy to wyrwanie, czy korona, cokolwiek, kanałowe nawet miałam bezbolesne, to i tak za każdym razem się boję. A dzisiaj boję się jeszcze bardziej, ponieważ dzisiaj wiem, że będę miała coś robione. Ponieważ, tak jak Wam mówię, czuję tego zęba. On mnie już jakoś mocno nie boli. Miałam tą jedną noc przed wyjazdem, gdzie mnie mocno bolało, ale go czuję, więc ja nie będę tego zostawiać na kiedy indziej. Zresztą ona będzie widzieć, jak pójdę na check-up, że coś tam jest nie tak. Bo tak jak Wam mówiłam, chyba w poprzednim vlogu, nie musiałam dzwonić o wizytę, ponieważ ja zawsze pół roku do przodu ustawiam sobie check-up, bo te pół roku tak szybko lata, że kiedyś chyba z 2 lata nie byłam u dentysty, bo po prostu, wiecie, myślałam, że to dopiero co byłam miesiąc temu, a byłam 2 lata temu. Także teraz zawsze jak wychodzę od dentysty, to umawiam wizytę na za pół roku i ją mam. I powiem Wam, że idę i dla tych, co myślą, że wydam miliony, dentysta w Anglii jest bardzo tani. Ja miałam z Andrzejem jedną z największych awantur, to było to, że ja niestety źle poinformowana przez polską dentystkę u nas w mieście, było mi powiedziane, że ja nie mogę robić zębów na NHS, ponieważ ja pracuję, mam normalną pracę, więc mi się nie należy. Okazało się zupełnie całkiem inaczej, każdy może iść na NHS, nawet osoba, która zarabia 5 milionów dziennie funtów, może iść na NHS. I ja właśnie na NHS chodzę, także sam check-up kosztuje chyba, tier 1 to jest chyba 22 funty, nie wiem, bo to się zmienia co chwilę. Jeżeli będę musiała mieć coś robione, to chyba to jest 57, tak jak dzisiaj będę musiała pewnie zapłacić. I nieważne ile mam wizyt, czyli jeżeli to będzie 8 wizyt i to będzie wszystko w tym pakiecie, to za 8 wizyt zapłacę te 57 funtów. Jeżeli to będzie 30 wizyt, to też zapłacę te 58. Jeżeli to będzie tylko dzisiaj, to też zapłacę 58. Także płaci się za pakiet, a nie za ilość wizyt. I naprawdę ja jestem niesamowicie zadowolona. Wszyscy moi znajomi, którzy zaczęli chodzić tu do dentysty, też są zadowoleni, bo ciągle latanie do Polski, załatwianie czegoś, to jest tragedia. Plus nie mówiąc o tym, jeżeli coś się odpukać stanie, to trzeba bukować wtedy bilety za 300-400 funtów, żeby pojechać do Polski na drugi dzień, brać urlop i tak dalej. Dla mnie osobiście to jest bez sensu, ale rozumiem, że ktoś tak robi, bo jest jednak dużo takich ludzi, że żyje tu pół na pół, czyli żyje tu, ale lekarza, fryzjera, dentystę, wszystko załatwia tam. Takie, wiecie, życie pół na pół. Ja żyję w Wielkiej Brytanii tak na 100% i chodzę tu też do dentysty i jestem zadowolona. Może gdybym nie była zadowolona, byłaby to inna sprawa, ale ja jestem zadowolona. Co nie zmienia faktu, raz jeszcze powtórzę, że się niemiłosiernie boję. Także słuchajcie, idę. Wiem, że jak to oglądacie, to już jestem po, ale trzymajcie kciuki, żeby było ok. Kochani, nie włączam lampy, bo po prostu nie chce mi się na chwilę. Ja jestem po wizycie u dentysty. No i niestety, tak jak myślałam, tutaj jest problem z zębem, ale nie wiemy dokładnie z którym. W każdym razie okazało się też, bo mam tutaj 3 jakby małe rzeczy do zrobienia, ale też po tej stronie mam coś jakby złamanego, tylko za Maciuszku powiedzieć, oni coś tam muszą z nim zrobić. No i to pani mówi, czy chce poczekać, czy chce to robić. Powiedziała mi, że ogólnie to chyba jednak wolę to zrobić, ale że mega się boję bólu, że po prostu mam, aż coś mi się robi. I zawsze jak jej to mówiłam, to mówiła, że spoko, po injection nic nie będzie boleć, a tym razem mi powiedziała, że jak chce, to mogę poczekać na referal do tej kliniki, gdzie dają tego głupiego Jasia, gdzie chodził Andrę i po prostu i tak nic nie wiemy, co się dzieje. Także jak tylko ona to powiedziała, to mi się oczy zaświeciły, więc muszę poczekać na referal do tej kliniki. A i tak dała mi receptę na pastę do zębów jakąś tam, później Wam pokażę jaką dokładnie, bo kiedyś też dostałam tą receptę, ale ją zgubiłam, także tym razem muszę jej pilnować jak oka w głowie i powiedziała mi, że czym częściej będę tą pastą też myła te zęby, to, którą ona mi dała, to też nie będę czuć tego dyskomfortu, bo to nie jest taki ból, że ja nie mogę spać po nocach, tylko tak jak wtedy raz mi się zdarzyło, że mnie bolało, wzięłam tabletkę i spałam dalej. Także czekam na referral. Wszystko musiałam z góry zapłacić, ceny się podwyższyły, bo teraz za ten treatment level 2, czyli check-up plus to, co będą mi musieli robić w tej klinice z głupim Jasiem i tak dalej, za wszystko zapłaciłam 70-70. Tak, także ceny poszły do góry, jak wszystko.
Kiedyś było po 40, potem 50, potem 60, no a teraz 70, 70. Bronzoretka w ogóle wygląda, powiem Wam, pięknie, prezentuje się super, także jestem zadowolona. Na chwilę Andrzej teraz sobie odpoczywa i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Na pewno o drugiej muszę być w Milton, żeby usunąć te brwi. Już dużo, dużo mniej, słuchajcie, widać. I to wiecie co, powiem Wam, że najwięcej zeszło mi równo dzisiaj, a równo miesiąc jest, jak byłam ostatnim razem i dopiero dzisiaj tak jakby mocno dupło, że tak powiem, że tego jest dużo mniej, także zobaczymy. Jak wiecie, no nie mogę układać puzli, ponieważ nie mam ramki. Dzisiaj też zajdziemy do Hobbycraft, bo tam w Milton, gdzie jadę też robić brwi, jest taki sklep, który robi takie rzeczy właśnie domowe, do robienia, mają rzeczy do puzli i zobaczę, co mają, czy to ramkę, czy jakąś podkładkę z klejem, gdzie mogę te puzle przykleić. Zobaczymy, zdecydujemy. Także jako, że nie mogłam robić puzli, wczoraj zaczęłam robić brylanciki, zresztą tak jak mówiłam, że będę co jakiś czas chciała robić brylanciki na zmianę z puzzlami, także od wczoraj robię brylanciki. Skończyłam też wczoraj cudowną książkę, słuchajcie, Pensjonat pod żurawiami, dobrze to mówię? Napisałam na Instagramie, jak to się mówi, recenzję i polecam Wam. Jeżeli w tym momencie szukacie jakiejś książki, to Wam mocno, mocno polecam. A jeżeli chodzi a propos książek, filmik książkowy, on będzie nagrany, słuchajcie, jutro, ponieważ... chociaż nawet nie wiem, czy jutro, bo to wszystko zależy od moich brwi, bo ja nie będę się teraz malować na chwilę, tylko żeby Wam nagrać film, powiem Wam szczerze. Kurde, nie wiem teraz, co zrobię. Najwyżej będę nagrywać z brzydkimi brwiami, albo tak po prostu. Zrobię sobie makijaż i będę tak trzymać, żeby nie było widać brwi. Coś wykombinuję, nie martwcie się. Ale myślę, że zrobię to jutro, bo dzisiaj tak jakoś siedzi mi to w głowie, że muszę wyjść z domu i nie mogę się zrelaksować. Na kanale są już dwa kolejne filmy. Słuchajcie, mam denko grudniowe, które jest dość spore jak na to, co zużyłam w grudniu, tylko z kalendarzy adwentowych. Oraz mam już filmik nagrany, wrzucony na YouTubie. Oczywiście jeszcze nie publiczny, zatwieranie pudełek Glossy Box i Look Fantastic, także mam pudełka w zanadrzu, które chcę Wam puścić, które chcę Wam zrzucić, ale właśnie nie wiem, w jakiej kolejności to jeszcze zrobię. Pomyślę, ale na razie biorę się za układanie perełek. Kochani, jak tu tak sobie siedzę i piję herbatę, przyszła poczta. A co przyniosła poczta? W końcu długą, wyczekiwaną karteczkę od Miss Agi, przepiękną. Nie wiem, ta poczta irlandzka coś, długo jej się zeszło, bo wiem, że Miss Agi wysłała te kartki bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ale ważne, że jest, ja jeszcze kartki świąteczne mam do przyszłego tygodnia, bo w przyszłym tygodniu zamierzam wszystkie dekoracje świąteczne już pożegnać. Także jeszcze tydzień, kochana, mogę się nacieszyć. I nomek z Hot Chocolate ląduje na choinkę, także jeszcze nie jest za późno, albo nie było za późno. A teraz też przyszła kolejna przesyłka. Jakiś czas temu, pamiętacie, kupiłam sobie kupiłam sobie woski od takiej Kasi, która ma swój biznes, taki wiecie, mały swój biznesik, kiedyś zajmowała się produktami do włosów i tak ja ją odkryłam, kupowałam u niej. Najpierw były normalne kosmetyki, potem produkty do włosów, a potem przebranżowiła się i właśnie robi te woski, które są cudowne i myślę, że te woski będę od niej brać non-stop, ale one wiecie, na długo mi starczają, także na razie nie muszę na szczęście kupować, ale... robi też bransoletki z różnymi kamieniami, które mają nam pomóc na różne rzeczy. I mi się te bransoletki już dużo razy rzucały pod oczy, ale ja myślałam, że to są takie, wiecie, bransoletki, które ona tam skupuje sobie w całości tyle, a ona robi sobie te bransoletki, słuchajcie, nawija różnymi metodami i miesza różne kamienie i robi bransoletki. I już od jakiegoś czasu podobały mi się trzy bransoletki i akurat chyba to było 31 grudnia, wyszedł mi post, że to jest ostatni dzień promocji, gdzie trzy bransoletki razem z przesyłką chyba były za 25 funtów, 26, nie chcę Was skłamać. Teraz one są kilka funtów więcej, ale to też nie jest jakaś wielka różnica. Można było kupić jedną, dwie, trzy, ale wiecie, trzy w miarę się opłacało, a ja też chciałam różne kamienie. Czy wierzę w moc kamienia? Wierzę, mi się wydaje, że tak. Może nie jakoś tak, że dam sobie rękę za to uciąć, że to działa, ale wierzę. Czy wierzę w takie kupione od kogoś? Mam nadzieję, że wierzę. Wydaje mi się, lubię mieć coś takiego. Wydaje mi się, że jak mówię sobie do głowy, że one działają, to będą działać. Nie wiem, ale warto spróbować. Ja ogólnie wierzę w takie rzeczy jak kamienie, jak magia, jak przyciąganie. Także
dla mnie taki zakup był dobry i zdecydowałam się na różne. Już nie będę Wam tutaj, zaraz Wam pokażę, ściemniać, który kamień jest od czego, ale mniej więcej, bo ja chcę je nosić wszystkie trzy razy. Oczywiście jedna jest, która ma nam przynieść zdrowie, szczęście, akceptację, mniej stresu, dobrą przemianę materii, bogactwo. No nie oszukujmy się, pieniądze są ważne i ja potrzebuję tych pieniędzy teraz bardzo, bardzo, bardzo. I różne inne rzeczy. Na stronie u Kasi wszystko jest opisane, który kamień jest do czego, ale ja wybrałam takie trzy, które jakby dla mnie były ważne mojemu sercu. Ona sama zresztą powiedziała, że jak przechodzę przez jej stronę, że powinnam wybrać te, które przyciągają mnie. I tak też wybrałam. I oczywiście kolejna piękna zakładka. Ostatnio też dostałam zakładkę. Ona dodaje te zakładki z różnymi cytatami i tym razem mam: nigdy nie rezygnuj z czegoś, o czym nie możesz przestać myśleć, nawet na jeden dzień. Winston Churchill. Bardzo fajne i super, bo słuchajcie, teraz jak wiecie, czytam niektóre książki papierowe angielskie i jak czytałam Perego, to było mi tak ciężko, ponieważ nie miałam zakładki i zakładałam tą okładką strony i to było mega uciążliwe. Także super, że już mam zakładkę. A teraz jeżeli chodzi o bransoletki, to już Wam pokazuję. One przychodzą tak zapakowane. Chciałam Wam je pokazać, jak one wyglądają zapakowane. Później oczywiście pokażę Wam je na ręce. Ta ma na przykład, na pewno pamiętam, odganiać złe myśli, złe emocje i złych ludzi od nas. Ma nas chronić. To na pewno jest na szczęście na zdrowie i na dobry metabolizm. Także zobaczymy, czy zacznę chudnąć. Ta mi się po prostu przepięknie podoba, taka jaśniutka. Także takie trzy się zdecydowałam. Zaraz je ubiorę i Wam pokażę. Słuchajcie, prezentują się one tak. Ja będę nosić je wszystkie naraz. Oczywiście nie trzeba nosić razem, można nosić osobno. Są ludzie, którzy po prostu nie lubią mieć dużej ilości bransoletek na rękach. Ja lubię. Tej z Kenii, słuchajcie, nie ściągam, bo to jest ta ręcznie robiona z Kenii od naszego tak zwanego dziadka, który jest z Kenii. I po prostu jest taka bransoletka, która sama mam w sobie wrażenie, że mnie chroni i nie wiem, po prostu mam takie przeświadczenie, że była mi tak dana z serca, że ja nie potrafię jej ściągnąć, bo jestem do niej niesamowicie przywiązana. Może dlatego, że sama w sumie nie miałam dziadków, bo młodo umarli, to ja się czuję, jakbym tą bransoletkę z Kenii dostała tak naprawdę od dziadka. Naprawdę, bo tak mówimy na niego dziadek, dziadek, mówiliśmy, bo już odszedł od nas z pracy, ale nie ściągnę, a ta z krzyżem znowu z perełkami po prostu uwielbiam. I mi ogólnie podoba się taki zestaw, że jest dużo tych bransoletek na tej ręce. I tak jak mówię, są dziewczyny, co noszą po 10, po 15 i powiem Wam, że jak mają taki styl boho, to naprawdę super to wygląda, ale też takie normalne, że tak powiem, dziewczyny widziałam po 6, 7 mają i fajnie wygląda. Mi się tak podoba, wyglądają super, jestem bardzo zadowolona z jakości tego tak samo, także jestem zadowolona. Piszcie, czy Wy wierzycie w moc kamieni. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Kochani, jestem teraz z tej strony, jest chyba, a sprawdźmy sobie, jest godzina 16:20. Ja byłam na brwiach. Zobaczcie, widać tutaj, że nie wyglądały one za ciekawie. Ta mnie nawet tak nie bolała, ale ta bolała mnie mocno. Tutaj widać zresztą jeszcze krew. Ta bolała mnie mocno. No ale, no niestety, teraz zostaje miesiąc modlenia się, żeby faktycznie ten kolor zszedł i żebym nie musiała ponownie tego powtarzać. W ogóle zobaczcie, wyglądają jak moje włosy. Ja przyszłam, słuchajcie, szybki prysznic, taki 5-minutowy, bo musiałam uważać z brwiami. Nie mogę ani ćwiczyć, ani nic. I przypomniałam sobie o tym, że dzisiaj miałam zacząć ćwiczyć, no ale nie mogę przez brwi. Ale mam nadzieję, że jutro rano jak wstanę, to uda mi się zrobić trening. Oczywiście nie mogę się malować, także makijażu nie będzie, przepraszam. Ale ważne, że brwi będę miała powoli zrobione. Także byliśmy tam, później pojechaliśmy do Hobbycraft, ponieważ potrzebowałam czegoś do, żeby scalać moje puzzle, a więc ramki tam nie kupiłam, bo są niesamowicie drogie, ale kupiłam najpierw taki papier fioletowy pasujący do moich puzzli i kupiłam taki klej specjalny i pędzel. Kurde, pędzel 10 funtów mnie kosztował, ale już nie miałam siły nigdzie jeździć i wiecie, ja po prostu wysmaruję z obu stron, bo to jest taki klej przezroczysty, że najpierw scalę jakby te wszystkie puzzle z jednej strony, potem je zrobię z drugiej strony, potem dam je na ten papier i jak one sobie wyschną, to może wbiję, czy gdzieś po prostu kupię ramkę, bo nie będę przepłacać za głupią ramkę, no kurde, bez przesady. Także to już załatwione i wróciliśmy, słuchajcie, i tak naprawdę mówię,
Czy chce mi się jechać na zakupy? Nie miałam siły nawet jechać na zakupy. Nie wiem dlaczego. Po prostu niby mam dużo energii, ale po prostu trochę leń mnie złapał. Może wyślę później Andrę, żeby kupił wszystko na kotlety schabowe, bo mam ochotę, zanim wrócę na taką 100% dietę, na kotlety schabowe po prostu. Bo wiecie, ja to żrę te kotlety jak świnka pigi, także jakbym jutro sobie zjadła, to by było takie pyszne. Także zobaczę. Bo będzie i tak musiała jechać do rodziców Andrę po mój klucz, więc... Musi pojechać, ale nieważne. Ja przychodzę do Was z ostatnim haulem przez długi, długi czas, myślę, z temu. Przyszedłem mi ostatnie zakupy, o których Wam wspominałam. Na nic więcej nie czekam. Czekam tylko na jedną przesyłkę torebki, bo stwierdziłam, że czas zacząć nosić torebki. Jestem kobietą i potrzebuję torebki. Bo wiecie, tu Kindle, tu woreczki na kupę, tu coś tam. Chodzę z tym pod rękami. Nie, także czas na torebkę, czas na zmiany. A była fajna torebka z River Island za naprawdę groszowe, za grosze na promocji tej takiej jakiejś tam secret sale, ale nieważne, także ostatnie myślę zamówienie z temu, bo tak jak mówię, finansowo średnio teraz, więc w ogóle chyba zrobię dużo godzin w przyszłym tygodniu, tak nastawiam się psychicznie, żeby się zapisać na 2 dni nad godzin. Tylko o tym pomyślałam i już jestem zmęczona. Ale nieważne, dlatego tak jak mówię, ostatnie zakupy, ja sobie wszystko tu przygotowałam, nie ma tego dużo, ale przez to, że jednak będzie to temu, to będę kończyć tego vloga dzisiaj, na tym jednym dniu, a po prostu jutro Wam zacznę nagrywać kolejny. Niby jutro się ma nic nie dziać, ale po prostu nawet z całego tygodnia Wam coś sklecę, a nie chcę znowu z serialu Wam nagrywać 40-minutowy, bo i tak przy tym temu się pewnie zejdę. Do charmsów, o których Wam mówiłam, że zamówiłam chyba w poprzednim vlogu, przejdę później, ale chciałam zacząć od tego plakatu, który jest cudowny. On mnie kosztował 2 funty 38 i ja właśnie zobaczę, czy on trafi tam, gdzie miał trafić, czyli do kuchni chcę go dać, bo chcę zobaczyć, jak on będzie tam wyglądał, czy będzie pasował i tak dalej. Bo powiem Wam, że dobrze, że go zamówiłam, bo ja chciałam te brylanciki zrobić, a one są takie malutkie, że ledwo je widać, także spoko. A w ogóle, jeżeli chodzi o brylanciki, zanim skończę, układam ten i powiem Wam, że coraz fajnie wygląda. Także ten zapłaciłam 2,38. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to są skarpetki i mamy tutaj 5 par bodajże. Raz, 2, 3, 4, 5 par. Przesłodkie, ja uwielbiam skarpetki teraz z temu i 5 par ich kosztuje tylko 2 funty 38. No zobaczcie, jakimiś są takie misie, ale one są delikatne w dotyku, przesuper. Takie i takie, także 5 par. Idę po prostu po kolei, jak mi tutaj rzeczy się pokazują na tym. Kolejna rzecz to jest bluza i powiem Wam, że zamówiłam ją specjalnie w mniejszym rozmiarze i tak wydaje mi się, że będzie duża, ale będzie po prostu oversize. Wziąłam sobie 12-14, ona tutaj jest niby tylko różowa jak moje włosy, kangurek, ale z tyłu ma napis "It's okay not to be perfect" i ta bluza kosztowała mnie 6 funtów 60. Także mówię, strasznie chciałam mieć taką bluzę z takim, że tak powiem, przesłaniem, także bluza jest. I wzięłam jeszcze jedną bluzę, która też niby jest 12-14, ale wygląda dużo, dużo, wygląda na ogromną i jest za 5,87. I ja specjalnie sprawdziłam, słuchajcie, rozmiar. Ja muszę tu też sprawdzić, czy oni na pewno mi dobry rozmiar wysłali, bo ona jeszcze wydaje się większa od tamtej. Może oni mi swój rozmiar wysłali, zaraz sprawdzę. Nie, no dobry. Nie wiem, dlaczego jest taka wielka. W każdym razie jest napisane "I don't have the energy to pretend I like you today". Czyli nie mam dzisiaj energii, żeby udawać, że Cię lubię. Świetna. Tak, łow, ale to nie do Ciebie. Ja Ciebie kocham, Busiuś. Ja Ciebie kocham. Ja Ciebie kocham. I ona była za 5,87. Słuchajcie, wzięłam sobie też staniczek sportowy. Tylko dlatego, że był na promocji, a bardzo mi się spodobał, słuchajcie. 2 funty 17. Ma bardzo fajne paseczki. Fajnie jest. Basta, leave it. I z tyłu wygląda tak. No kurde, za 2 funciaki. Wydaje się całkiem fajny. Co chcesz do kamery? Masz parcie na szkło. Kolejne to były 10 par białych skarpet. Za funt 98. Bardzo fajne, delikatne białe stopki. I kolejne to były okulary w ogóle, które zapomniałam, że ja je zamówiłam. Przyszły w takim opakowaniu. Co chcesz? Idź.
To idź. On już wziął, słuchajcie, mi tubę z tego. Bo ja stwierdziłam, że mu się nie opłaca zabawek na temu kupować, bo on ma większą frajdę z różnego rodzaju pudełek, tak jak widzicie teraz. Ale brudne przyszły. Ale fajnie wyglądają, podobają. O, widzicie? Bardzo fajne. Podobają mi się, one kosztowały funt 97. Tylko szkoda, że są takie uwalone, bo są brudne po prostu. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, co on tu mi wcisnął? To są kolejne skarpetki za 2,69 i one są dłuższe, słuchajcie. I są takie serduszka, takie serduszka, takie, takie. To nie wszystko jeszcze, słuchajcie. Nie wiem, ile tu jest par, 10. Takie, juice i takie. I tak jak mówiłam, albo nie mówiłam, one kosztowały 2,69. Kolejną rzeczą jest łańcuszek, który bardzo mi się, słuchajcie, spodobał. To są takie perełki z moim inicjałem S. Powiem wam, że on wygląda bardzo ładnie. Myślałam, że będzie wyglądał bardzo sztucznie, bardzo tanio, a wygląda naprawdę ładnie, sympatycznie. Myślę, że na szyi będzie śliczny i on kosztował 2,26 funta. Pasek kupiłam do mojego zegarka za funt 49 do iPhone'a, do Apple Watch. Zobaczcie, widać dobrze? Tak. Jezu, jakie moje brwi są. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest rameczka, słuchajcie, za funt 88 i to jest taka rameczka na te moje zdjęcia z aparatu, który dostałam od Justyny na święta i przecinek urodziny. Chcę zrobić jakieś ładne zdjęcie Bastera, dać tutaj i mieć po prostu w pracy przy biurku. Także taki jest zamysł tego. I też a propos albumów i a propos zdjęć, kupiłam taki słodki albumik Dear Moments za 5,19 i on jest w środku małym segregatorem, który ma miejsca na zdjęcia, także będzie bardzo fajna pamiątka dla mnie, prawdopodobnie ze ślubu, bo nie będę marnować kliszy, bo jest jednak droga, żeby po prostu, wiecie, robić sobie zdjęcia tak. O, słuchajcie, 16 takich różnych wzorków na kawę. Kiedyś to miałam, ale zgubiłam. Za funt 2 funty 18, wiecie, można I love you, różne po prostu kawy sobie dawać, wiecie, Instagram picture i tak dalej. No i też, żeby było przyjemniej, także fajnie, posypujemy kakao, czy czekoladę, czy cynamon. Cynamon, dobrze mówię, i mamy. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, są gumki za funt 4. Zobaczcie, jakie ładne. To są takie trochę kawowe. Zobaczcie, jakie piękne. Bardzo mi się podobało za funta. I kolejną rzeczą, którą zamówiłam za 4,25, są to takie, zobaczcie, drewniane, przepiękne rzeczy, które chcę powiesić zaraz w kuchni i będę je sprawdzać. Everything gets better with a coffee. But first, coffee. Happiness is a cup of coffee i a hug in a mug coffee. O, a hug in a mug coffee, świetne. Więc one były za, no i znowu zamknęłam, 4,25. Myślę, że fajnie będą wyglądać. Także to tyle. Jeżeli chodzi o charmsy, słuchajcie, ja myślę, że ja przełożę może kamerę, tylko czy to dobrze będzie widać, ponieważ jestem zaskoczona jakością tych charmsów. W ogóle nie wiem, mówię do siebie zamiast do was. Nie wiem, poczekajcie, zróbmy jeden na próbę. W miarę widać, ale poczekajcie, przełóżmy kamerę, przełóżmy. Czy będzie dobrze widać bez światła? Chyba w miarę dobrze widać. Chociaż nie wyglądają, czekajcie, może ja tutaj to światło ściągnę. Zobaczcie, widzicie, jak ja się tutaj czasem nagimnastykuję, słuchajcie, żeby wam coś pokazać, to wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jaki tutaj jest, jak to się mówi, backstage za to wszystko. Słuchajcie, najdroższym charmem był, jeszcze muszę się tu telefonem wspomagać, słuchajcie, także kilka rzeczy będziemy robić naraz. Za 2,87 jest właśnie ten tutaj charms. O, pięknie wygląda. On, słuchajcie, na żywo świeci się przepięknie i kosztował 2,87. Wygląda, o, czekajcie, o. On wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Quality, jak to jest zrobione,
Jestem naprawdę w pozytywnym szoku. Zobaczcie. Wszystko jest super. I jest tu niby napisane, że to jest wszystko srebro. Nie wiem, jak można ufać, nie wiem, jak to sprawdzić, ale no niby to są z tego, dlatego są droższe, bo to jest prawdziwe srebro. Także ten mnie kosztował 2,87. Ta kuleczka, słuchajcie, kosztowała mnie funt 27. I ona jest taka kolorowa, bardzo ładnie wygląda, zobaczcie, przepiękna. Mamy tutaj kawę, o, widać, za 2,69. Też bardzo fajna i tu jest coś napisane, coffee. Kolejną mamy za 2,57, jest to zawieszka z trzema innymi rzeczami, jest tu łapka psa, jest tu pies i jest to kość, przepiękna. Potem mamy tutaj, gdzie ona jest, słuchajcie, tak mi ciężko to znaleźć, o tu. I jest to, nie wiem, czekajcie, próbuję wam to dobrze pokazać, o. Dziewczynka, czyli ja, obejmująca swojego psa i serduszka. I z obu stron chyba jest ten sam. Tak. I ostatni to jest ten za najtańszy. Dla porównania wzięłam. Czekajcie, muszę wam go pokazać tak, żebyście go dobrze widzieli. Boże, jak się umęczyłam, słuchajcie, tym pokazywaniem. O. I ten charm skosztował mnie 67 pensów. I uwierzcie mi, na żywo... On, o, widzicie, jak się błyszczy? Przepięknie się błyszczy. Z jednej strony mamy kostkę, a z drugiej mamy łapkę psa. Czy wy to widzicie? Przepięknie to wygląda za funt, za 67 pensów. A to jest właśnie ten mój, gdzie jest ten mój ulubiony? Znaczy teraz chyba ta jest moja ulubiona, ale zobaczcie. No przepięknie, widzicie to, jak to się mieni? Robota jest wow. Wykonanie jest wow, naprawdę jestem w szoku. Oczywiście one są lekkie, tak samo jak te z gnomce, ale tak jak mówię, mi to zupełnie nie przeszkadza. Poczekajcie, ja sobie jakoś to włożę. Czekajcie, bo ja was nie widzę. Ja nie wiem, co wam pokazałam w ogóle przed chwilą, także zapomnijmy o tym, jeżeli to było coś brudnego, ale chyba to była choinka, tak myślę, już nie wiem. Nie wiem, ale musicie mi wybaczyć, także no jestem bardzo zadowolona z tych charmsów, zaraz je założę sobie na bransoletkę, no i będę ten się dalej bawić tym pudełkiem i zobaczę, jak to się prezentuje w całości z resztą, ale myślę, że będzie wyglądało całkiem, całkiem fajnie. Powiem wam, że naprawdę to wygląda bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście będę wam dawać update, czy coś się z tym dzieje nosząc, czy jest ok, czy nie i tak dalej, ale myślę, że będzie ok. No i słuchajcie, ja dzisiaj już kończę całą bransoletkę, pokażę wam po prostu w jutrzejszym, nie w jutrzejszym, w kolejnym vlogu, który zobaczycie. Tak jak wam mówiłam, filmiki mam też nagrane do przodu, także nie zdziwcie się, że na przykład zobaczycie jakiś film, który jest nagrywany przed wyjazdem. Nie cofacie się w czasie, po prostu ja mam zapas filmów. Dziękuję wam, że byliście ze mną po raz kolejny. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę, za wszystkie lajki, wszystkie komentarze i w ogóle wszystkie dobre słowa i oczywiście za wszystkie wpłaty na moje urodziny. Jestem po prostu mega szczęśliwa, mamy 195 funtów, także może się uzbiera 200, jak nie idzie 200, to ja sama dozbieram dodatkowo jeszcze opłat, ale z tego wyjdzie, że 30% tych wpłat to były moje pieniądze, ale jest jak jest, ważne, że pieski będą miały jedzonko i będzie pokryty rachunek weterynaryjny, a to wszystko dzięki wam, każda jedna osoba, która dołożyła swoją cegiełkę, możecie być się dumni i mam nadzieję, że robi wam się cieplutko na serduszku, wiedząc, że komuś pomogliśmy. Ja tylko czekam, aż wszystkie wpłaty mi wpłyną z GoFundMe page. Pamiętacie, rok temu miałam strasznie duże problemy, to strasznie długo trwało, to weryfikacja. Tym razem to z automatu idzie. Oni już mi wysłali chyba 80 funtów z tej całej sumy, bo oni chyba co dwa dni mi coś wypłacają. Także powoli, powoli to spływa i nie ma takich dramatów jak ostatnim razem. Także mega, mega ulga. Bo wiem, że jak zrobię za rok podobną zbiórkę, to też nie będzie żadnego problemu, także bardzo się cieszę. Dziękuję raz jeszcze, że byliście z nami, no w sumie z nami, z naszą rodzinką po prostu i widzimy się za dwa dni. Buziaki, pa!